Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Miniu, jak zawsze, a dziś piękna sprawa. Piękna sprawa. Powracamy do korzeni, do Battlefielda 4. Do tej pięknej mapy, w której można postrzelać sobie ze średniowiecznych dział pirata. Właśnie z tego fortu tam na górze. Aczkolwiek to nie będzie cel dla nas do ataku w tym momencie. Ja bym chciał przyatakować, a powiedzmy to C. Bo tam będą przeciwnicy i tam byśmy się chcieli właśnie postrzelać. Tam ktoś uciekł, jeden. Tu jedzie ten dziad mały. A nie będziemy strzelać z daleka, bo szkoda. No boi. Prosto. A więc, tak jak wspominałem, klasycznie. Tutaj ktoś biegnie, więc postaramy się go wyjąć jeszcze zanim pobiegniemy dalej. Mamy jednego, tu chyba jeszcze był drugi, tak mi się wydaje. Klasyczny Battlefieldzik, a więc wszyscy hardkorowi Battlefieldowi wyjadacze w tym momencie lajkują, subskrybują, jeśli jeszcze tego nie robią. Ok, jak trafię, musisz subskrybować. Czekam. Czekam na subskrypcję. W związku z tym pięknym trafieniem. To oczywiście żart. Jeśli ci się materiał podoba, to subskrybujesz, jeżeli to nie, to nie. A jak subskrybujesz już, to włącz swoje notyfikacje, żebyś wiedział, że coś nowego wrzuciłem. Teraz pytanie. Skąd nam tu wejdą na głowę? Skąd nam tu wejdą na głowę? Nie wejdą nam w ogóle na głowę, a my jedziemy na E. Zaraz się pewnie z nimi spotkamy. Zaraz się z nimi spotkamy. To nasz samolot. W sensie śmigłowiec. A samolot już nie bardzo. Okej. Okej. Okej, tam jest jakiś ziomek. Pójdziemy go wyjąć. Nie damy się tak bezczelnie ostrzeliwać. Dobrze. Trzeba burstować, trzeba burstować. Oj. To pelotka do nas strzelała, a nie gościu. Myślałem, że to gościu do nas strzelał. Kurde. Dobra, zróbmy może tak. Zróbmy może tak, bo będziemy cicho. Aczkolwiek tego nie przeżyjemy. Tam jest iloweta i pelotka. Iloweta i pelotka. Przeładujmy sobie. Dobra, gdzie ta laweta? Jest tam strzała. Oj! Jak on mnie nie zauważył? Okej, tam jest kolejny. Okej, mamy go jeszcze. Ile my tu jeszcze przeżyjemy? Chyba niedługo. Na szczęście ta chatka jest, że tak powiem, nieśmiertelna. A gdzie się podziała ta rakieta? Okej, teraz ten już gościu nasz pojedzie. No nie ma takiej opcji. Zaraz nam tu wjedzie tą lawetą, wiedziałem. I tak się długo utrzymaliśmy. I tak się długo utrzymaliśmy. Ależ jaram. Ależ ja lubię tą grę. Naprawdę. Nie wiem, co ona ma w sobie, ale... Kurde, każda partia... To nowa przygoda. To nowa, wspaniała przygoda. Dobra, chodźmy na to B. Może to jest jakiś pomysł. Chodź tymi korytarzami. Tak, tak, kolego. Ale mógłbyś mnie puścić pierwszego, bo ja jestem... Inżynierem, jak zginiesz, to się nie podniosę. A ty byś mnie podniósł, bo jesteś medykiem. No chyba, że masz zestaw... Taki, który może... Zmienimy sobie na 2.18. Na tym dystansie będzie tak samo, o ile nie bardziej skuteczna niż... niż ACWR. A mamy na niej tłumik. Okej, tu był chyba... jakiś przeciwnik. Kurde. Dobra, zróbmy tak, że jeszcze sobie przeładujemy tego ACWR, jakby trzeba było zmienić. Okej, są z tej strony. To przynajmniej tyle wiemy. Dobra, mamy dwóch. Jeszcze ktoś z tej strony. Pięknie. Piękna robota, panowie. Piękna robota. Good job. Gdzie lecimy teraz? Może na to D? O kurde. O ty. O ty. Tak się nieładnie tu zachowujesz?
Idziemy postrzelać z armaty? A ty co headglitchujesz tu z zamurka? Armatę sobie zostawimy na później. Będzie wystrzał, zwycięstwa. No co ty, z 3 metrów tak już tyle energii mi zżarło? Jakiś w słabej formie. W słabej formie ten mój żołnierz. Czyli jest ten gościu. Dobrze, mamy go. Mamy cię. Pamiętacie ten program? Mamy cię. To było dobre nieporozumienie. Dlaczego ty pobiegłeś w drugą stronę, żołnierzu? Kurde, te papugi my zmyłkę robią. Co? Chcesz drugą rakietę? Zaraz zostaniesz. Tylko ja najpierw muszę D przejąć. Są pewne priorytety. Są pewne priorytety. Dlaczego ja ciągle słyszę tą pelotkę? Gdzie ona jest? Dobra, chowamy się do niezniszczalnego bunkra, jakim jest zaplecze baru. Na jakiejś wyspie na Bali. Tam gościu stał? Nie. Wydawało mi się. Fajnie, że wszystkie punkty straciliśmy. Chyba jestem jedyną osobą, która walczy w tej chwili na pół. Nie, no ktoś tam na B walczył przez chwilę, ale jest słabo. Zaraz mi tu zjedzie cały zespół przeciwnika. Bo to będzie jedyny punkt, który będą mogli odbić. To gdzieś stawiałbym, że tak wysoko trzeba przymierzyć. Okej. Okay. To była ewidentna strata rakiety. O, papuga. O, papuga poleciała. Dobra. Ktoś tam strzela. Więc coś tam się będzie działo. Nie, nie, chodziło mi o E. Gdzieś jest... Właśnie. Spróbujmy go tu zwabić. On się tutaj zakleszczy. Albo nie. No tu mamy dwóch gości jakiś. Troszkę dalej. Ja się nie chcę bić z tą lewetką. W sensie z tą pelotką. Zauważył mnie. Kurde, zauważył mnie i oznaczył mnie. To chyba ktoś do mnie biegnie. Właśnie. Tak widziałem na minimapie. Okej, dostał strzała. Aj, nie zauważyłem go. Nie zauważyłem, widziałem tylko tego niżej tam po lewej stronie. Możecie sobie przewinąć tego 10 sekund i zobaczyć. Coś mój zespół się średnio chce do roboty brać. Ale przynajmniej mamy 3 punkty. Dobra. Stawmy te papugi, idziemy coś przejmować. Idziemy coś przejmować. Patrzcie, jaka piękna szturm, patrzcie na minimapę. Sunie na ten punkt. Na pewno będzie tu jeden przeciwnik i akurat zastrzeli mnie. Znając moje szczęście. No okej. Okay. Nie myliłem się, nie myliłem się prawie, bo zaczął akurat strzelać do mnie. Miałem troszkę problem z lokalizacją, gdyż ponieważ kolega miał tłumik. O, laweta, la 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 laweta. Ale tu jest tyle inżynierów, że powinniśmy ją... Spokojnie powinniśmy ją rozwalić. No właśnie. W tenże sposób. Już tam nie strzelaj do niej, już tej lawety nie ma. Dobra, spróbujmy na to C, tylko tak troszkę naokoło przejdziemy. Czy ten comeback jest możliwy? To jest pytanie za 1000 punktów. To jest pytanie za 1000 punktów. Chyba jakąś palmę po drodze zahaczyłem. W drodze do tego pojazdu. To dostał strzała. Okej. Okay. Zniszczony, dobrze. Czyli tak niszczenie pojazdów całkiem nieźle nam wychodzi dzisiaj. Nie, nie, nie. Weźmy najpierw E. Śmigło za wysoko. Tego strzału się nie podejmuje. Tego strzału się nie podejmuje. Dlaczego my tego nie przejmujemy? Aha, może dlatego. Bo może dlatego, że tu jest 1500-1900 gości? No, nie było szans. O! Ale wpadł jeszcze granacik komuś na głowę. Ależ tam jest ludu. I
jeszcze raz naokoło. Kurde. Nie wiedziałem, czy strzelać, czy nie, bo kurde, zdradziłem swoją pozycję. Chciałem sobie zmienić na pistolet, bo mam na nim... Jak się nazywa? Tłumik. O! Stąd można przejmować. Cześć. Hello. Hello. W końcu zaczęliśmy to przejmować. To jesteś mój. Boję się tylko, że zaraz nam tutaj ktoś wjedzie. Zneutralizowaliśmy, to dobra wiadomość. Good job, team. Good job, team. Czyżby szykował się? Czyżby ten powrót był realny? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Gdzie oni są? Już wyczyszczeni? Dobrze. Kogoś tu jeszcze widzę. Na minimapie. Mamy go. O, ktoś za mną biegł. Jakiś się jeszcze zgubił. Co my tu tracimy, to B? Dopiero wyczyszczone było. Dopiero było wyczyszczone, a tu taka niespodzianka. Oni gdzieś tu mogą mieć respa. Tak bym obstawiał. Ale nie wiem. Wpiszcie w komentarzach, czy mają respa. Czy mają respa? To jest pytanie za 1000 punktów. Czy oni mają respa? Co ty myślisz? Ja cię tu nie zobaczę. Ops. Właśnie. I tyle było przejmowania. Tyle było przejmowania. A ty co? Leżysz tam i co? I co? Chłopie. Come on. Come on. O, papuszka. Papuszka. O, tracimy to. Czy oni tu mają respa? Ja się pytam, czy on tu przypłynął tym... Nie, bo on tyłem jest zaparkowany. Skąd on się tu wziął? Tyle pytań i zero odpowiedzi. Myślałem, że to się przeciwnik respi. Dobrze, może on przybiegł z tego F. Może on przyszedł z tego F. Co tam na tym B się dzieje? Tam cały mój skład siedzi. I dobrze, niech to bronią. Dobrze, mamy go. Tam jeszcze był jeden. Przynajmniej jeden. Poczekajmy. Może się ktoś na nas zrespi, bo... Sami tego... Ja nie. My to bierzemy. Dobra, to wchodzimy. Jakby rzucił aptekę, to by było miło, wiesz? Po prawej kogoś mamy. Tam jeszcze chyba leży ten, którego on podniósł. Nie, nie podniósł go. Skąd? Nie miałem pojęcia, ale ktoś inny do nas strzelał szybciej. Niestety, niestety byliśmy na minimapie oznaczeni. Przez to, że strzelaliśmy. Dobra, my tego tak łatwo nie odpuścimy. Gdzie ty jesteś, miłym? Prosisz się o rakietę. Ale my nie będziemy gonić śmigłowca, tylko gonimy punkty. Punkty na punkcie. Dobra, lawetę osłaniaj. Wchodzę. Oj. Granat gdzieś stąd przybiegł, przyleciał. Tu jest gościu. Oj, 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 kolejny. Dobrze. PLTF. Chyba ci się pomyliło. PTFO miało być. PLTF. Ktoś mógłby to rozszyfrować. Takie bersty zaczepne. Takie bersty zaczepne. Tam jest ta nasza laweta. I robi zadymę. My będziemy ją wspomagać. No właśnie. A my jesteśmy oznaczeni na minimapie. Jak tak przygwożdżony gościu z DMR-em jest w stanie mnie trafić kilka razy z rzędu? Pytanie. Kolejne pytanie. Tyle pytań bez odpowiedzi dzisiaj.
To nie jest najlepsza pozycja. Dawaj mi delawetę. Sąsiad. Za 26 tak w dupcie? Kto to widział? Jeszcze raz. Jeszcze raz, zanim nas ten gościu z DMR-a wyjmie. Nie. Fuck. Co za fart, jeszcze trafił mi headshota. Masz za swoje. Tam widziałem kotka. Tam kolejnego. Czy te DMR-y mnie po prostu doprowadzą do szewskiej pasji. Zabije mnie ten granat? Nie, nie zabije mnie ten granat, ale zabije mnie ten gościu. Oj, chciałem jak najszybciej wejść na punkt, żeby jeszcze coś tam może odwrócić losy spotkania, ale się nie udało. Przegraliśmy, no cóż. Takie życie. Jeżeli mimo wszystko materiał się Wam spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, włączyć notyfikacje. Zobaczmy, jak nam poszło. Nie najgorzej. Odmeldowuję się. Niestety lekko smutny tą przegraną miniu.